Dzień dobry. Rita Schulz, zapraszam na wysłuchanie bardzo ciekawej debaty o pracownikach i liderach w organizacji. Debata organizowana przez Kapital 24 TV. Moimi gośćmi są dzisiaj Beata Drzazga, założycielka Betamed, oraz Aleks Kazimierski, Executive Director w Morgan Phillips Group. Dzień dobry. Pytanie. Czy zmieniło się w ciągu tych ostatnich 3 lat podejście pracowników w organizacji? Jak oni podchodzą do tego, czym jest dla nich firma? Czy rynek jest pracowniczka, czy pracownika, czy pracodawcy? Beata. Przez te 3 lata pierwszy raz zauważyłam, jak bardzo może zmieniać się rynek i jak często, bo co jakiś czas był rynek pracownika, za chwilę czuliśmy, że to jest rynek pracodawcy, więc ja myślę, że tego tak za bardzo nie odczuwamy, zwłaszcza w firmach, gdzie już mamy tych pracowników, ewentualnie co jakiś czas chcemy dobrać, bo gdzieś tam wzrastamy. I jak teraz pracownicy reagują, jak pracują? Nowe osoby, one muszą się jeszcze wdrożyć, tak? Wiadomo, przychodzą, czasem chcą aż za dużo tych pieniążków, ale niestety muszą się najpierw wykazać. To musi być sprawiedliwe do pracowników, którzy już są i pomału czekali na te pieniążki. No takie mają doświadczenie też. Oczywiście, tak? Muszą się tego nauczyć, że nie można tak wybiegać z takimi życzeniami, tylko troszeczkę pokory. A z drugiej strony pracownicy, którzy już są, przez te 3 lata doświadczyli tego, że można pracować zdalnie, ale nie wszyscy, niektóre komórki musiały być i wymieniać się ewentualnie. To, co teraz jest możliwe, to to, że niektórzy mogą czasami mieć zdalną pracę albo w niektóre dni to, co wchodzi. Ale widzę u mnie na przykład, że każdy woli jednak być w tej pracy, bo my, jak spotykamy się, to możemy jednocześnie szybciej wymieniać się tą burzą mózgu z naszymi poglądami, to, co możemy zrobić, jak szybko w strategię wejść. I ja dobrze wiem, jak mam kilka firm, jak pójdę do którejś, to pracownicy mówią, jak fajnie, że przyszłaś, Beata, to co robimy? I ja już mam nowe pomysły, bo widzimy się, tak? A jak mnie nie ma, no to taka troszeczkę jest stagnacja i ta praca idzie tak po prostu jak ma być, ale nie ma nowości. O, może tak bym powiedziała. I myślę, że dobrze jest, że jak mamy bardzo dobry kontakt, bliski z tymi pracownikami, bo możemy im wytłumaczyć, i oni też rozumieją sytuację z inflacją, tak, z tym, co się dzieje. Mogą czuć się bezpiecznie, bo znają już moją wizję na to, co ja będę chciała, wiedzą, co ja myślę o tym, że to nie jest tak może, bo każdy może sobie wyobrażać, no tak, może będą zwolnienia, może nie dostaniemy pieniędzy, może firma się rozpadnie, no wszystko mogą brać pod uwagę, prawda? Dlatego naprawdę w tym momencie trzeba być blisko tych ludzi, rozmawiać z nimi i jeżeli czują, że my nie boimy się tego, jesteśmy stabilni, dobrze, trudno, przejdziemy ten okres. Tak jest na rynku niestety, że nigdy nie ma tak samo, zawsze są zmiany, a nawet takie drastyczne jak teraz, prawda? Jak pracownik wie, że ja mam taką wizję, że przetrwamy, wspólnie ustalam, że jak najbardziej biorę was pod uwagę i dam podwyżki, ale też muszą ludzie wiedzieć, że no, do końca nie możemy dać aż tyle, no bo firma nie może paść, bo do czego oni wrócą, tak? Więc to jest bardzo ważne, bliski kontakt z ludźmi. Mhm. Aleks, rynek pracownika czy pracodawcy? Wiesz co, myślę, Rita, że to nie jest właściwie takie kluczowe postawienie tego zagadnienia obecnie, ale jeśli pytałaś o te kwestie, które się zmieniły na rynku pracy przez ostatnie 3 lata, to oczywiście było ich bardzo wiele. No pierwsza chociażby taka podstawowa to praca zdalna, o czym też Beata powiedziała, ale zmieniły się też genialnie nasze kompetencje cyfrowe. I tu wyrównało się nieco, jeżeli pytałaś o różnice pomiędzy pokoleniami, wyrównały się te różnice pod tym względem, dlatego że wszyscy musieliśmy się nauczyć, jak obsługiwać różnego rodzaju narzędzia technologiczne, platformy, komunikatory. Więc pod tym względem myślę, że się trochę nawet wyrównało. Praca zdalna dla młodych ludzi to jest takie must have, powiedziałabym. Ja mam do czynienia z rekrutacjami, jak wiesz, i w wielu przypadkach osoby, w szczególności młodsze, w ogóle nawet nie podejmują tematu, jeśli nie ma home office'u w jakimś tam zakresie. A czasami nawet
w całości chcieliby pracować zdalnie. No ale większość tych pracowników to są menedżerskie stanowiska, to chcą prowadzić właśnie online. Wiesz co, nasza grupa to są trzy linie biznesowe. Jedna to jest właśnie executive search, czyli menedżerskie stanowiska. To są osoby z pokolenia X-ów, Y-ów. To są osoby, które lubią być blisko kolegów w pracy, budują tę tożsamość swoją z firmą i z kolegami i to jest miejsce pracy. Młodsi z kolei mają swojego laptopa i już są cali, w ogóle szczęśliwi, że mogą popracować, co oczywiście wiąże się z dużymi wyzwaniami. No chociażby budowanie zaangażowania, od lat tak. jest o tym mowa, że to jest kłopot, no zrobiło się jeszcze większym kłopotem, bo jak utożsamić się z firmą, z którą masz do czynienia, jeśli przyszedłeś do pracy już w pandemii, masz z nią do czynienia właściwie tylko przez laptopa. I to powoduje brak utożsamiania się z organizacją, czyli jak będzie jakaś oferta pracy, podczas gdy jest rynek pracownika, do tego tak. mogę zaraz wrócić, to łatwo jest wymienić laptop na laptop. Nie jest mi żal, tak? Więc no, na pewno jest duża różnica między pokoleniami. A jeśli chodzi, a myślę, że do tego jeszcze wrócisz później, a jeśli chodzi o rynek pracy pracodawcy czy pracownika, tak jak Beata mówi, trochę się to zmienia. Przez wiele lat był rynek pracownika. Obecnie tak widzimy lekką zmianę. Nawet na tym rynku takim wysoko, na którym zawsze było taki wysoki demand, że tak powiem po polsku, czyli rynku IT. Ponieważ jest lekka stagnacja, mówiąc delikatnie, wobec czego nawet ci pracownicy nie są już tak bardzo pożądani jak wcześniej. I ta wajcha się nieco zaczęła przechylać w stronę pracodawcy, ale z drugiej strony pracownicy, którzy mają pracę i nie muszą jej zmieniać, też trochę boją się w tej chwili dokonywać takiej zmiany. No jest poczucie takiej niestabilności w tym momencie. Brak poczucia bezpieczeństwa, brak optymizmu na rynku, wobec czego no, mniej chętnie ludzie przechodzą z firmy do firmy, jeśli nie muszą. Aleks zaczęła już mówić o tych różnicach pokoleniowych, pojawianiu się w miejscu pracy ludzi starszych i młodszych. No, u ciebie w biznesie, szczególnie w Betamedzie, no, tam się po pierwsze nie da pracować w większości stanowisk zdalnie, no bo tak, to jest opieka. Ale jak się właśnie dogadują te starsze pokolenie z młodszym? Jak sobie z tym radzicie? Powiem jeszcze tu o jednej rzeczy, którą zaczęłyśmy, że dla mnie to jest przerażające, nie wiem jak dla was, to, że ludzie właśnie młodzi myślą, że mylą się bardzo właśnie, że myślą, że jak będą mieć ten laptop, miejsce jakieś, to oni, przecież oni mają tylko coś zrobić dla firmy. Nieprawda. Mówiliśmy o tym już, że w czasie pandemii, jeżeli te konferencje nawet zdalnie były, ja nie czułam tej konferencji, na jakiejkolwiek chodziliśmy, tak? Bo to w kuluarach dopiero jak rozmawiamy, możemy... Nas związuje się relacje też. Relacje i witasz się znowu z osobami, które dawno nie widziałaś. No i oczywiście wymieniasz się znowu, co słychać, doświadczeniem i tak dalej. No, dużo więcej zawsze się dowiesz. Tak, po drugie, niż to, co jest w panelu, tak? Bo w panelach jest coś zahaczone, a na korytarzach wszędzie możesz już potem dokańczać, no tak, rozmawiasz, co myślisz. Sam czasem z kimś możesz spokojnie porozmawiać, a tak to nie wiesz, ile osób tak słucha jest. W tym czasie. A jeszcze dodatkowo, zauważcie, co było w szkołach. Ja wiem sama, jak mój syn akurat zaczął liceum i pandemia. No i co? I te dzieci się nie widziały w ogóle i nie znały przez rok, dwa, bo co chwilę było to razem byli, raz nie byli. To bardzo źle wpłynęło, bo ta młodzież nie miała gdzie potem z kim wychodzić, bo oni się nie znają. Tak? No to jak można mówić o tym, że mogę być w pracy, a co dopiero właśnie firma, dobrze, szkoła, to wpływa źle na tą młodzież, tak? Na kontakty z nimi i tak dalej, i rozwój ich. Ale praca? Przecież pracę tworzymy z ludzi tylko, tak? Ta firma to są ludzie, oni muszą być ze sobą. Ja na przykład jestem bardzo, nie lubię tego i przeciwnikiem jestem, że ludzie wysyłają do siebie tylko maile. Obok jest w pokoju i maila wyśle i czeka tydzień, więc dla mnie to była katastrofa, jak coś takiego zauważyłam i powiedziałam, nie, proszę przejść, 5 minut masz odpowiedź, a maila możesz sobie wysłać na jakiś dowód tego, że pytałeś, nie wiem o co chodzi, tak? Więc dla mnie to nie przejdzie, sama wiem, że najważniejsze są relacje i nie wyobrażam sobie, jak mam takich pracowników, którzy chcą zdalnie pracować, to nie, oni mi, nie odpowiada mi to. Nie, ja tak nie chcę.
Bo ja mówię o biurze, ja mówię właśnie o tych 350 osobach, które są w biurach, tak? Ja tutaj nie mówię absolutnie o lekarzach, pielęgniarkach, no, bo to jest co innego. I też mamy osoby, które są już ze mną bardzo długo i osoby, które są dopiero przyjmowane, ale że przyjmuję właśnie na końcu ja, bo merytorycznie dyrektorzy rozmawiają, ale ja każdą osobę muszę widzieć, bo ja chcę czuć, czy ta osoba właśnie jest taka, że chce się zaangażować, że będzie z nami zespół tworzyła, a nie, że będzie się właśnie takim robiła odludkiem i tylko patrzyła, to jest... Czasami jest to egoistyczne, dlatego że chcę wykonać coś do widzenia. To nie u mnie, nie da się. Żebyśmy mieli rozwój, tak może być. Może rzeczywiście w innych firmach wystarczy, że ktoś coś stworzy zdalnie. Znaczy wiecie, bo to jest też tak, ja nawet z marketingiem się spotykam, bo ja to kocham. Uwielbiam rozmawiać, bo to też właśnie... No, burza mózgów. Burza mózgów i strategia, tak. Ale mi się wydaje, że ludziom po prostu jest wygodnie. Znaczy doświadczyli. Doświadczyli tego, że mogą pracować z domu, tak? Z wyspy jakieś. Muszą się i jest im łatwiej, tak? Zaoszczędzasz czas, w szczególności tak. Jak mówimy o Warszawie, na dojazd, przyjazd, to masz godzinę do przodu. Ale to też uczy, że wyjeżdżasz, wychodzisz, jesteś w aucie, jesteś na dworze, tak? Tak, ale łatwo jednak popaść. Ładnie wyglądasz niż tak. W piżamie. Wiesz co, w naszym akurat fachu to jest spotkania wideo. Prawda? W ogóle wszystko, więc i tak musisz wyglądać. Tak. Przynajmniej do połowy. O tym właśnie mówię. Gorzej jak chcą wstać. Tak. Więc przyznam, że sama polubiłam home office, ale jak mówisz jeszcze o dzieciach, to moja córka. Akurat ten okres pandemii przypadł na jej piątą i szóstą klasę. I ona, uwierzcie mi, w ogóle nawet nie chciała wracać do szkoły. Ona miała lęk przed powrotem do szkoły. No i co, czy to jest dobre? Odchodzi się od tej socjalizacji. I tak? Może pracownicy nawet sobie nie zdają sprawy, bo rzeczywiście mogą dużo zrobić też, będąc tylko przy laptopie, tak? Ale nie zdają sobie sprawy, że tracą to, co jest bardzo ważne, że znasz te osoby, jesteś rodziną. No naprawdę, to jest pomocne. Wiecie co, na pewno ten trend został z nami na stałe. I to w ogóle koniec, nie ma wiadomo, o czym mówić, tak. Dlatego że wiele rzeczy, jak właśnie chociażby wyjazdy takie integracyjne, gdzie wszystkich ludzi się ściągało w jedno miejsce, to kosztowało straszne pieniądze. Okazało się, że można się spotykać rzadziej, można częściowo online, nie trzeba każdego na każde spotkanie przywoływać. To pokazało, że są ogromne oszczędności. I stąd chociażby to pozostało. W mojej branży akurat spotkania osobiste zostały zastąpione właściwie w 100% takimi wideo. Kandydaci też nauczyli się prezentować, bo na początku byli tacy trochę zszokowani, onieśmieleni, więc nie potrafili się zaprezentować, niepewni. Teraz każdy świetnie potrafi się zaprezentować na wideo. Większość ludzi prowadzi jakieś tam... a to blogi, a jest na Instagramie. Po prostu nauczyliśmy się z tym żyć, że taka jest rzeczywistość. Mało tego, firmy pozmieniały swoje biura na mniejsze, uzyskując oszczędności. A dlaczego tak zrobili? Dlatego, że biura wiały pustką i to były takie koszty zupełnie nieuzasadnione. Wobec czego wiele firm przeszło na taki hybrydowy styl, gdzie są hot deski. I masz tam, nie wiem, 2-3 dni musisz być w biurze, resztę nie. To też zbudowało coś takiego pozytywnego. Wiem, że może to są też właśnie brak tego wspólnoty, cicho, ale to coś powiem. Dopowiem. Ale to, co mnie na przykład się podoba, co spowodował taki tryb zarządzania pracownikami i pracy pracowników, to jest ich większa odpowiedzialność za to, co robią. I zaufanie, które się też musiało zbudować pomiędzy szefem a pracownikami. Dla mnie to jest osobiście ważne, bo jak wiesz, ja mieszkałam wiele lat w Szwecji, gdzie poziom zaufania takiego obywatelskiego, nazwijmy to, do siebie, do państwa, to jest na zupełnie innym poziomie, wobec czego ja uważam, że to jest absolutnie warunek sine qua non, żebyśmy w ogóle poszli do przodu jako cywilizacja, czy jako naród. Jak tego nie ma, to naprawdę bardzo wiele rzeczy się blokuje i hamuje. Prawda? Tak jak w gospodarce są jakieś tam zabezpieczenia, to powoduje, że możemy
dokonywać pewnych transakcji. I tak samo w takim życiu zawodowym normalnie na co dzień jest tak, że jeżeli jeden drugiego tylko ciągle chce sprawdzać, to blokuje i kreatywność, i poczucie odpowiedzialności. I jak właściwie tylko masz nad sobą tego szefa, który patrzy, to pracujesz, jak nie, to już różnie bywa. Naprawdę to ma wiele pozytywnych aspektów. Ja nie znam czegoś takiego, żeby szef tak kontrolował. Wiesz, ja sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście. Jeżeli tacy są ludzie, no to są, i tu się zgodzę, 100% niepoważni, tak? Bo albo mam i deleguję, mam tego pracownika i wiem, że jest super i delegujemy wszystkie rzeczy w dół, potem tak, kto już może za coś odpowiadać. Nie mam ani chęci, ani czasu tego kontrolować non-stop, bo ja już znam tą osobę. Ale wiesz, że czasem są zdolni pracownicy, którzy na przykład potrzebują mieć kogoś, kto ich kontroluje. Ale to, różne są osobowości. To kierownicy moi wyczują, to już mój kierownik. Gdzie no ja, tak. Czy moi dyrektorzy, czy ktoś tam będzie biegać za nimi? Nie jest tak. Ja ufam. Oczywiście, że kierownik, jak też ma swoją w swojej komórce 5 osób, czy tam 8, to on wie, która osoba jest słabsza i trzeba ją jednak może potem zapytać, tak, są bardziej juniorskie, jak to się tak, mówi. Natomiast... Tak, tak. I ja bym tutaj tylko chciała powiedzieć, że no to w ogóle nie myślałam o tym absolutnie, że po to mają być w biurach, bo będziemy, nie ufamy i kontrolujemy. Nie. Tak samo w pandemii. No oczywiście, że tak jak mówię, czy marketing, czy ktoś tam był i nawet te osoby mówiły, że właściwie wolą przyjść do pracy, bo tak to są cały dzień, bo są tak ambitni, więcej godzin pracują, tak? Zrobiło się tak absurdalnie, że pójście do pracy jest świętem. Właśnie, ale musisz się ubrać, musisz wyglądać. Ale bardzo dobrze. Spotkasz się z ludźmi, ale przeważnie w tej chwili biura, tak z mojej obserwacji, pełnią rolę miejsca takiego bardziej socjalnego. Że to są właśnie dni, kiedy może zrobisz mniej pracy koncepcyjnej, ale wykorzystasz na spotykanie się z innymi. No wiesz, ale jak jest dużo pracy, to oni muszą, wiesz, jednak to wykonać. To nie jest tak, że sobie będą siedzieć i... Tak, ale efektywniejsza jest ta praca w domu, no bo wiesz, większość biur to są home office'y. Nie zgadzam się. To zależy kto. Dobrze. I dobrze, i po to tak ma być. Jeszcze ja dokończę, dobrze? Że są pracownicy, którzy naprawdę są ambitni i to w większości, czy są w pracy, czy są w domu, to i tak to wykonują i to jest super, tak? Bo znamy ich przecież i ja wiem, jak to jest i widać, co zrobili, bo masz potem efekt, tak? No to wiadomo, że nie musisz kontrolować i tak dalej. Ale oni sami mówią, że jak są, to choćby dlatego jest fajnie, bo ja też mogę z nimi porozmawiać, a nie, że oni tylko z kierownikiem i my możemy wspólnie też różne rzeczy. Ja dopraszam, ja bardzo lubię, żebyśmy mieli kontakt ze sobą, bo ja wiem, że to dodaje dużo potem energii i takiej chęci jeszcze do pracy. Mówię, Beata, jak dobrze, żeśmy się spotkali. Beata jest po prostu wyjątkowym pracodawcą. No, nie spotykam. Ja takie coś sobie wytworzam i jeszcze tylko chciałam powiedzieć coś, bo zapomnę. Jeżeli pracodawcy patrzą na te koszty aż tak, że mają mniejsze koszty, bo nie robią już spotkań takich, tak, że nie muszą mieć tyle biur, to świetnie, bo mają zaoszczędzone pieniądze, ale to naprawdę, wierzcie mi, nie pójdzie w dobrą stronę, bo te pieniądze, które są zaoszczędzone, nie opłaci się oszczędzać. Ja nawet w pandemii, gdzie już były momenty, że już można się spotkać, robię zawsze takie te nasze spotkania gdzieś i imprezy i tak dalej. I wiem, że na drugi dzień ci ludzie przychodzą tak szczęśliwi, mówią, pani prezes, jeszcze kiedy będzie? Ja mówię, dobra, robimy za chwilę, przebieramy się, proszę bardzo. Jakieś wymyślałam dożynki, no to wszyscy dyrektorzy i tak dalej. To było tak śmieszne. Ludzie się wtedy naprawdę czują razem i wszyscy zawsze mówią, Boże, jak dobrze, że już nie ma pracy zdalnej. Więc to zależy, jak to stworzy efekt tej pracy zdalnej, że ludzie chcieli wrócić do kontaktów ze sobą. Oczywiście. Nie? Zdecydowanie tak. Z tym, integrowania się. Ja ich tak wychowałam i chyba brakowało im to. Aleks. Tak, te spotkania integracyjne są bardzo ważne dla ludzi. Bardziej może miałam na myśli takie kwartalne, gdzie tam się rozpowiadamy z wyników i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że wiele ludzi załatwia sobie te potrzeby socjalne po prostu w swoim czasie wolnym. Niestety czy niestety, ale praca stała się, szczególnie dla młodszych pokoleń, środkiem do życia, ale też oni bardzo pilnują work-life balance, prawda? Jest też nowa dyrektywa unijna, gdzie jest well-being, więc work-life balance jest, no bo nie ma takiego chyba dobrego określenia na to. Nieprzyzwyczajeni jesteśmy. Nie, balans życia. Nie, przyzwyczajeni jesteśmy już teraz, bo w szczególności ci młodsi ludzie nie traktują pracy jako
tak pasji, jak my kiedyś. Może nawet jako pasję też, ale jest dotąd bardziej dla nich, tak. a gdzieś tam po pracy mam swoje właśnie pasje, zainteresowania. No tak, oni inaczej podchodzą. No właśnie, i wracając do tego młodego i starszego pokolenia. Jak je łączyć w pracy? Czy się udaje to połączyć? I co firmy robią, żeby to połączyć? Aleks, ty masz styczność z tyloma firmami, robicie te swoje badania. Jak to wygląda? Wiesz co, to jest jeden z aspektów, i znowu przepraszam za to, że powiem to po angielsku, diversity and inclusion, tak? Czyli właśnie różnorodność i włączanie, inkluzywność. Wiek to jest jeden z aspektów, ale jest wiele innych, o których u nas może trochę mniej się mówi, ale w innych krajach już jest to normalne, tak? Że są różne nacje, są różne religie, są osoby, które palą i nie palą, to wiadomo, ale no jest tych, są osoby neurowrażliwe na przykład i trzeba to brać pod uwagę, że mają, nie wiem, czy autyzm, jakieś spektrum, czegoś tam. I pracodawcy biorą to pod uwagę, również jak chodzi o gender, prawda? Więc już teraz pojawiły się takie dodatki do nazwiska. W moim przypadku to by się na przykład sprawdziło, bo jak ja się nazywam Aleks Kazimierski i ktoś nie widział mnie na oczy, różnie może tak sobie myśleć. Więc jeżeli po moim nazwisku jest she, her, tak, w nawiasie to teraz takie występuje, to przynajmniej wiadomo, co to za płeć. Bo to wcale nie jest oczywiste w innych krajach, że jesteś jednej płci, ale czujesz się tożsamym ze swoją płcią. Więc wiek. Myślę, że młodzi ludzie w ogóle nie mają najmniejszego problemu pracy ze starszymi. To jest w ogóle dla nich naturalne. Kompetencje, tak jak mówiłam, ci starsi mają trochę inne, ci młodsi trochę inne. Młodsi są tacy zupełnie gdzieś tam bez kompleksów, podchodzą do autorytetów, chętnie kwestionują. Więc ci starsi, jeśli dobrze ta współpraca ma się układać, to na coś innego powinni stawiać, tak? Na bycie takim role modelem dla tych ludzi, bycie wsparciem, mentorem. To się pewnie bardzo dobrze sprawdza i znowu jest coś takiego, co nazywa się reverse mentoring, gdzie młodsi mogą uczyć starszych, no na przykład właśnie tych kompetencji cyfrowych. A jeśli chodzi o pracodawcę, pytałaś, co należy, jak należy tym zarządzić, to nie jest kwestia wieku, to jest kwestia bardziej podejścia w ogóle indywidualnego do każdego pracownika, człowieka, prawda? Dlatego, że każdy z nas ma inne motywatory. Oczywiście dla młodszych ważniejszy będzie rozwój. Dla starszych ważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Więc tak należy to ułożyć, że właśnie elastyczne formy zatrudnienia. Jeden chce B2B, drugi chce koniecznie mieć umowę o pracę z jakichś tam powodów, więc pracodawca powinien być po prostu elastyczny, powinien być empatyczny, powinien umieć słuchać, powinien umieć się komunikować i ze starszym, i z młodszym. Myślę, że dla młodych ludzi bardzo istotne jest poczucie sensu, tak? Poczucie sensu z tego, co robię. Więc jest coś takiego, co nazywa się właśnie purpose i firmy tworzą wspólnie wszyscy pracownicy to, co jest sensem naszej organizacji, czyli nie co robimy, nie jak robimy, tylko dlaczego robimy to właśnie. I czym bardziej prosty, uniwersalny jest ten purpose, tym więcej osób może się z nim identyfikować, czuć się, poczucie wspólnoty mieć, utożsamiać się z tym. Tak dla przykładu powiem może Walt Disney, jaki ma swój purpose. We create happiness, tworzymy szczęście. To jest ich bardzo prosty, krótki purpose. Tam jest jeszcze rozwinięcie, ale to jest właśnie takie i proste, i piękne zarazem. Więc należy szukać dla każdej organizacji właśnie takie poczucie sensu, które pozwoli jak najwięcej osób zjednoczyć wokół tego purpose. Beatko. Zgodzę się, tutaj rzeczywiście to zauważam, że osoby, które już dłużej pracują, dla nich się liczy to, że damy im poczucie tego bezpieczeństwa, tego, że już ich nie zwolni na pewno
że widzimy, jacy dla nas są też ważni, mówimy im o tym, że są dobrymi pracownikami. Ludzie młodsi, no oczywiście zależy, jak ich zatrudnimy, tak? No akurat jak staramy się patrzeć na to, żeby miał taką osobowość, to udaje się te osoby takie zdobyć, o jakie mi chodziło, żeby do danej komórki dochodziły te same z podobną energią osoby i oni bardzo szybko ze sobą się potrafią już dogadać, pracują i myślę, że to wychodzi. Jak ktoś rzeczywiście odstaje bardzo, to sam się będzie źle czuł i może się wtedy zwolni, bo powie, nie, no mi akurat to nie pasuje, ja chcę być bardziej, nie wiem, samodzielny, a tutaj muszę w grupie, bo zależy tak też, gdzie i do czego tę osobę zatrudniamy. Ale zgodzę się, że tak jest, że młodzi zawsze, jak rozmawiam przy zatrudnianiu, bardzo się cieszą, jak ja mówię, że ja chcę osobę, która chce rozwijać skrzydła. To i oni mówią, o, to właśnie jestem ja. No bo rzeczywiście na tym nie zależy, jak się firma rozwija, to ci ludzie muszą za mną nadążyć, tak? Bo co z tego, że będę miała dużo pomysłów i już biegnę, dobrze, robimy to, czy to, jak ci ludzie no, nie nadążą i niestety nie wejdą w ten rytm tak szybko, a młodzi ludzie szybko w to wchodzą i zgodzę się, że jeżeli ktoś, bo wchodzi wciąż nowoczesność, tak i sztuczna inteligencja już pędzi i nie mamy też odwrotu i bardzo dobrze z jednej strony i trzeba takie stanowiska tym młodym ludziom też dawać. Może czasem rzeczywiście z tą pracą zdalną też jak najbardziej, tylko ja mówiłam tutaj, żeby nie całkowicie, tak, bo nie będzie tej relacji, nie będzie tych ludzi, nie będzie tej firmy, tak, namacalnie, budynki, to nie o to chodziło. Więc mogą też sobie gdzieś tam pracować, ale to są osoby, które na 100% wiemy, że wykonują tą pracę nawet lepiej, bo mają ciszę w domu i są bardziej skupieni. Też tak może być. I myślę, że ta rola nasza to właśnie na tym polega, żeby umieć dopasować tych ludzi i też każdej osobie, bo każdy indywidualny jest, takie stworzyć warunki, że on będzie zadowolony i nie ma z tym problemu, czy zatrudniamy młodsze osoby, czy nie. Jest dużo osób bardzo ambitnych, naprawdę takim podejściem fajnym, nie zuchwałym, że ja tu teraz nie wiem, co zrobi, właściwie nic nie zrobi, tak? Bo też się tak zdarza, opowiadają tak pięknie, że po prostu potem oczy się robi, że z tego w ogóle nie ma ani połowy, co mówi, tak? Więc fajnie, jak się trafia na dobrych ludzi i na pewno nie ma problemu starszy, młodszy. Podsumowując, najważniejsze cechy lidera, szefa we współczesnym świecie. Współczesny lider to, tak jak powiedziałam wcześniej, to powinna być osoba blisko ludzi, empatyczna, potrafiąca słuchać, potrafiąca się komunikować z różnymi pokoleniami, potrafiąca odczytywać właśnie te motywatory ludzi, co ich inspiruje, co ich kręci. To nie jest już taki inspirujący, ale teflonowy boss, który gdzieś tam sobie jest daleko, wysoko, który stoi na piedestale. To musi być osoba blisko mnie, z którą mogę przewentylować swoje problemy, z którą mogę się też utożsamić. Taka, która mnie wesprze, tak? Mówimy o takim pojęciu servant leadership, czyli to jest, lider jest po to, żeby dostarczać swoim pracownikom takie warunki pracy i narzędzia, żeby oni mogli wykonywać swoje obowiązki. To nie jest już osoba tylko do rozliczania, ale to jest osoba przede wszystkim do wspierania. Okej. Okay. Znaczy, w związku z tym, że opisałaś Beatę, ale... Dziękuję ci bardzo. Tak jest, Beata, rzeczywiście. Jakie cechy? Jaki? Czego jeszcze brakuje? I mówisz teraz, jaki jest teraz lider, tak? Mhm. Ja nie wiedziałam, że będzie teraz i to jest prawda, że świat się zmienił, że teraz już jest tak, jak ja sobie 23 lata temu sama wymyśliłam. Nie wiem, wynikało to z moich cech charakteru. I ja wiedziałam, że znam też świat taki, gdzie pracowałam, czy widziałam mamę, gdzie pracuję i tak dalej, że po prostu wszyscy się boją samego kierownika, ci pracownicy. Widziałam, jak mama reaguje i siedzi jak myszka. Mnie to tak zawsze bolało. Mówię, mama, ale dlaczego się tej osoby boisz? No bo ona zaraz będzie niegrzeczna. Mówię, to dopiero bym zwróciła uwagę. Tak już ja się strasznie z tym buntowałam. A już nie mówiąc o tym, tak jak tu mówisz dobrze, że byli tacy, wiesz, kto tam prezesem, to już w ogóle nikt go nie widział, to już był Bóg, tak? Czy tam, nie wiem. Siedział w pięknym gabinecie. Tak, 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 tak. I właśnie potem dlatego społeczeństwo pejoratywnie to odbierało, że o,
prezes, to pewnie ktoś taki, wiesz, co właściwie nic nie robi, siedzi, nie widać go, on ma tylko potem pieniądze i auto, tak? No i takie przeświadczenie, te filmy takie były i tak dalej. I ja jak zaczęłam być, mieć swoją firmę i być pracodawcą, to już od pierwszych osób, nawet trzech, czterech, próbowałam właśnie być blisko i burzę mózgów robić i mówić od początku z tym ludziom, których zatrudniam, bo ja chcę, żeby pani mi, czy pan mówił swoje pomysły, bo ja nie jestem dobra w tym, co pan jest dobry, a może ja jestem lepsza w tym innym czymś, co pan nie wie, tak? I my po prostu będziemy, czy pani, będziemy to łączyć i na tym mi polega. Więc już na początku ten pracownik wiedział, że super, i nieraz mi mówili, naprawdę mogę mówić o swoich pomysłach. Ja mówię, to było aż niesamowite, kiedyś takie ludzie pytania i szczęśliwi byli, zadawali mi. Ja mówię, tak, oczywiście. No i wiedziałam, że już będę miała osobę, która chętnie się będzie rozwijała i wypowie się. Po drugie, bardzo jest ważne, już wtedy też to robiłam, że mówiłam, że i zawsze może pani mnie o wszystko pytać, kontakt. Wiadomo, że ja nie będę miała czasu codziennie z każdą osobą porozmawiać, ale jak się mijamy gdzieś na korytarzu, to po to mówię, zatrudniam osobiście, że zawsze będziemy już wiedzieć, aha, to ta pani, a tu pani prezes, tak? A nie, że przechodzimy, ja nawet nie wiem, co to za dziewczyna, ona nie wie, co to za pani idzie, tak? Więc tego chciałam od początku uniknąć. I na szczęście teraz to już jest, a wręcz stworzyłam taką platformę razem z pracodawcami też o tym ESG. I nareszcie się mówi o tym S, tak? Żebyśmy, social, żebyśmy mówili o ludziach, jacy powinniśmy być dla pracowników, co możemy dać też dla ludzi właśnie, z którymi pracujemy, ale też dla ludzi na zewnątrz. I nareszcie, raz, że to jest modne, ale fajnie, żeby już to nie było modne, tylko po prostu wprowadzane. I żeby ludzie nie byli tacy negatywnie do tego jest, czyli Boże, to będzie sprawozdawczość. Ale to się przyda, bo to się przyda w firmie też właśnie do tego, jak ona wygląda, jak ona będzie funkcjonować. I dzisiejszy pracodawca, szef właśnie, powinien jeszcze dodatkowo pokazywać się przed pracownikami, że jest szybki w podejmowaniu decyzji, ale mądrze, tak? Nie też na głowie, żeby to nie postawić. Powinien być, i to będą ludzie cenić. Dlaczego? Dlatego, że jak są jakieś sprawy i podejmujesz szybko decyzje, to ludziom nie opadają za ten czas skrzydła, tak? A jak ktoś tam myśli na tym, się boi, żeby najmądrzejszą decyzję podjąć, bo chodzi o pieniądze też, o każdą złotówkę, to nie jest fajne, bo ludzie się zniechęcają. To jest pierwsza rzecz. Ludzie muszą widzieć lidera, że on ma pomysły, że on ma wizję, że on jest pozytywny, że jest kreatywny i oni też to potem jak gdyby do siebie przekładają, tak? Podobno zaczynają mieć energię i tak dalej, więc to teraz jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że jeśli liderem też szczerze, autentycznym być właśnie, że my też mamy czasem jakieś porażki, mylimy się, to nic takiego nie jest, prawda? Mówimy o jakichś małych rzeczach, że się zbieramy szybko, z kolan wstajemy, słuchajcie, dobrze, nie udało nam się to może dobrze wyciągniemy z tego wnioski i idziemy dalej. Więc taki lider musi być i ta w tym momencie firma wygrywa właśnie i idzie do przodu, bo ludzie czują, że wspólnie coś tworzą. I warto to podkreślać wszędzie, że słuchajcie, to ta nagroda, którą dostaję i tak dalej, to jest dla nas, bo to wy ze mną przecież, no i tak dalej. Więc to, ta otwartość jest bardzo ważna. Świetnie, że o tym wspomniałaś, Beata, bo ten aspekt właśnie takiego szybkiego zbierania się, powstawania, jak ten fajnik z popiołu i dążenia do tego, żeby zrobić coś jeszcze raz od nowa, może lepiej, wyciągając wnioski. To jest jedna z kompetencji przyszłości. Jeszcze chciałam o tym powiedzieć, bo akurat, jak wiesz, siedzę w tym biznesie. Mamy takie dwie kompetencje przyszłości, tym chciałabym może zakończyć, które warto, żeby rozwijać w sobie i jako lider rozwijać w innych. To jedna, i tu przepraszam, że znowu muszę po angielsku, jedna to jest agility, czyli właśnie umiejętność takiego szybkiego adaptowania się do szybko zmieniających się okoliczności, do szybko zmieniającej się rzeczywistości wokół nas, bo ona się zmienia bardzo szybko. Mówi się o tak zwanym VUCA world, prawda, czyli on jest właśnie nieprzewidywalny, szybko zmieniający się. No generalnie te cykle, prawda, zrobiły się znacznie, czy strategiczne, czy ekonomiczne, zrobiły się szybsze, krótsze, więc trzeba wokół tego, trzeba się umieć w tym poruszać, umieć wpływać w tym wartkim nurcie. A druga kompetencja to jest
I tu też nie ma dobrego tłumaczenia na polski, ale po angielsku resilience, po polsku mówi się czasem rezyliencja, czyli właśnie odporność. Odporność na stres, na niepowodzenia, umiejętność radzenia sobie ze stresem i z trudnymi sytuacjami. Bardzo dziękuję. Gościliśmy Beata Drzazga, Betamet i Aleks Kazimierski, Morgan Phillips Group. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.